Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was moi drodzy w kolejnej bitwie na liście bitew miesiąca. Ta edycja będzie dosyć długa, bo aktualizacja jest na serwerach tydzień dłużej. No i mamy kolejną bitewkę, tym razem mamy krążownik, mamy Kutuzowa, który jest jak widzicie top tierem, czyli wziął sobie gościu jakiegoś tam podrzędnego klanu, Gringo się nazywa, wziął sobie Kutuzowa, gra top tierem, ma wycofany ze sprzedaży OP okręt i będzie robił dynik. Także tak wygląda się tutaj, przedstawia się sytuacja w tej bitwie. Widzicie, że mamy szósteczki, nawet mamy szóstek 2, 3, 4 na stronę. O, i lotnia szóstka, także no jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi o samoloty. Ma tutaj Gringo założone hydro, nie ma rozbicia, ale na szósteczki to w zupełności wystarczy. No i będziemy sobie tutaj plumkać damage z dymu. No niestety taka jest rola i przeznaczenie Kutuzowa. Mi się nim też bardzo fajnie gra, ja go lubię. No i obejrzymy sobie tutaj bitwę na szóstkach. Wymóg jest spełniony, więc bitwę wam pokazuję. Powiem wam, że zastanawiam się też troszeczkę nad tymi wymogami, które postawiłem wam przed nadsyłaniem bitew do bitwy miesiąca. I wydaje mi się, że to co w tej chwili wprowadziliśmy, czyli te 3000 bazowego expa albo Kraken, a czy 6 fragów, duży kaliber i wsparcie, to jest optymalny wybór, bo tych powtórek jest na tyle dużo, że mam co nagrywać i nie jest ich aż tak dużo, żebym nie zdążył ich pokazać. Po prostu praktycznie wszystko co dostałem pokazuję. No i będziemy sobie teraz oglądać no, plumkanie z dymu. Tu już się dymimy przy wyspie, mamy możliwość ukrycia się za wysepką, gdyby coś tutaj chciało nas torpedować albo strzelać do nas w dymie. Gancia świeci na ten Jervisa, jeszcze latają nad nią myśliwce z naszego Furiosa, także mamy spota na Jervisa, możemy go dokończyć. 9000 hapsa, więc o ile nam nie ucieknie w jakieś miejsce, gdzie nie będzie można do niego strzelać, to powinniśmy go sobie rozklepać na spokojnie. No i widać, że płynie dosyć daleko od tej wyspy, także przestrzał będzie cały czas. Puszczone tutaj hydro, bo mógł Jervis się wypluć z torped. Cały czas go widzimy. O, niestety zniknął, bo i spadły nasze myśliwce, albo się skończyły po prostu. Mamy tutaj Amagiego, mamy Mioko, mamy Leandera na blisko i no gdzieś tam z tyłu jeszcze Ark Royal sobie stoi. Także strzelanie z dymu sobie nieco przewiniemy, no bo tutaj akurat żadnych dynamicznych zwrotów akcji nie będzie. Jest Amagi. Czekamy tylko na spota, bo i Jervis, znaczy przepraszam, i Gandzia siedzi w dymie, i Kutuzow siedzi w dymie. Tutaj mamy ciężkiego Brytola, który tam no za dużo nie... O, jest Leander. Zobaczymy, czy będzie jakaś zmiana. Tutaj widzę, że Gringo w końcu podpalił coś. Aha, to już trzeci pożar, nie zauważyłem nawet. Mioko nam tutaj wyłazi burtą do nas, ale chyba za dużo, żeby ładować pepance. Tu mamy Leandera na blisko i do niego pepance już załadować warto, bo 7 km powinniśmy mu krzywdy i to sporo zrobić. Dym się skończył. On burtą do nas, my burtą do niego, tyle że... No Leander raczej z obeków strzelał nie będzie. 4 przebicia na wylot, szkoda, bo salwa mogła być fajna. Ale pokazuje drugą burtę. Myślałem, że będzie jakoś sensownie płynął, ale załadowany w tej chwili był obek, także no tutaj aż takiej krzywdy mu nie zrobimy. Wchodzi 7 penetracji i 2 pożary, także jeżeli się Leander naprawiał, no to troszeczkę teraz hapsa straci. Jednak pepans poleciał, znowu ładowany obek. Nasza gandzia została spacyfikowana przez okręty przeciwnika, jak widzicie. No i w tej chwili, jeżeli tutaj by się Gringo znowu zadymił, no to tylko ten Brytol może mu spotować, bo pancerniki mamy z tyłu, one raczej nie będą się tutaj kwapić za mocno do tego, żeby wyjść naprzód. Myślałem, że bez kamuflażu wypłynął, ale to jest widocznie ten biały na zarobek. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale ten cały biały, który daje 75% bonusów niemalże na wszystko. Mamy kolejny pożar na Leanderze i mamy dwa pancerniki, nie, przepraszam, Amagiego stojącego przy wyspie. Za wyspą znaczy i gdzieś tam jeszcze był Mioko. Mamy Jervisa na blisko. Niestety hydro mamy dopiero czynne za minutę, więc trzeba będzie uważać. Torpedować też za mocno nie można, bo tu kręci się North Carolina, która chce te torpedy nasze pewnie przytulić na burtę. Jednak ryzykuje tutaj Gringo. Carolina się odwróciła. Torpedki z Jervisa raczej tutaj w celu już nie dosięgną. No i czekamy tylko aż nam się tutaj wyłoni zza wysepki, żeby go dobić, bo mam tylko 2300 hapsa, ale widzę, że robi zwrocik. Nie widać nas, więc nie wie, gdzie jesteśmy. 1900, zobaczymy, czy Gringo zdąży do niego strzelić, czy pancerniki go dobiją, bo to poszły salwy. Chyba z sekundarki jednak to poleciało, nie z głównej artylerii. No i mamy chyba pierwszego fraga tutaj. Szoruje po krawędzi, ale rusz mu to za mocno nie pomogło. 45 000 pierwszy zatopiony okręt. Tutaj mamy Amagi i Mioko. No, Amagi do nas wyładowało tutaj. Leci, ale... No, łaskawie dosyć. Niedużo zabrało. Płyną torpedy puszczone po sznureczku.
On Brytola i nasz pożar, ale torpedy minęły cel niestety. Teraz bez dymku na razie. Płyniemy sobie przy wysepce. Kap jest zajęty, tu są tylko dwa okręty przeciwnika. Leander został przepłoszony dosyć skutecznie. Mamy jeszcze Algierię tutaj wypływającą z między wysepek, także ona powinna nam spotować teraz te okręty. No i będziemy sobie znowu plumkać damage za darmo z dymu. Taki mini Smoleńsk mamy w sumie z tego Kutuzowa. O, tutaj ładny zrzut zrobiła lotnia przeciwnika. Trzy torpedy przyjęła Algieria. I płyną jeszcze torpedki teraz z Leandera wypuszczone. On się tam dosyć przytomnie ustawił. No właśnie, Algieria domordowana przez Amagiego. Widzicie, że tutaj czerwoni dosyć ładnie się wysypują tutaj na środek, wracają na swojego kapa B. Olali C, bo tutaj jest sporo okrętów. A u nich na tej flance jest tylko Leander. Widzicie, że tam próbuje chyba do lotni się dostać. Wypływamy w międzyczasie z dymu, bo niestety nie ma spota. Jesteśmy okrętem najbliżej przeciwnika, więc raczej nikt go nam świecił nie będzie. Kolejny pożar wchodzi na Amagim. 76 tysięcy, już 11 pożar w tej bitwie. 4600, także też niezbyt duży ten damage tu przyleciał. No tu są trzy okręty przeciwnika i tam wypływają kolejne, także trzeba tu ostrożnie. Kolejny pożar, 12 już. 82 tysiące i cały czas rośnie. No ale spójrzcie, co robią nasze pancerniki. Bayern full hubs. Carolina dostała w pierdziel, ale no jest na dwóch kratkach od krańca mapy, a nie od przeciwnika. No ale takie czasy. Kurwa, kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów. Ludzie się naoglądali, jak co robią Smoleński, Ustery, Kutuzowe i takie inne właśnie palące z dymu okręty. No i nikt nie chce podpływać blisko, no ale tak niestety mamy. Tak wygląda rozgrywka na chwilę obecną. Jest straszna kampa. A już dobitnie było to widać na sprincie rankingowym, o którym pogadamy sobie w innym materiale. Mam też całkiem fajną bitwę z tego trybu, żeby wam pokazać jednego z moich klanowiczów, bo uznałem, że nie będę pokazywał bitew z rankingówek startujących do bitwy miesiąca, no bo to zdecydowanie zakrzywia odbiór tej bitwy. Tam możemy robić dużo większy damage, dużo większe bazowe, no bo HP się odnawia, tak? Także dlatego to byłoby, no wydaje mi się, że nie w porządku, niezbyt miarodajne, porównując bitwy z rankingówek, gdzie HP jest odnawiane automatycznie do tego, co się dzieje na randomie. Gdyby te rankingówki były po prostu standardowym trybie, no to okej, można by próbować, ale wyścig zbrojeń troszeczkę wypacza tutaj obraz bitwy. Lubię ten tryb, fajnie mi się na nim gra, ale no niestety, znaczy stety i niestety, na 12 okrętach można kręcić kosmiczne wyniki. Nawet mi się raz udało przekroczyć 300 tysięcy na, i to na dedeku, przy czym ja na dedekach gram sobie, no tak sobie, ale jakoś idzie. Torpedy płyną ładnie, chyba Leander tam, o jedna, dwie, dziękuję, dobranoc. Drugi zatopiony okręt, 115 tysięcy. I tu się będą teraz wysypywały okręty przeciwnika. Mamy jeszcze jeden dym. Mamy tu w pobliżu wyspę, do której możemy się przytulić. Wyspa nie jest wysoka, więc będzie nam zapewniała osłonę, ale i będzie przestrzał. No i teraz będziemy klepać sobie darmowy damage. Na Scharnhorście raczej go za dużo już nie zrobimy. 9 skruszeń wpadło. I mamy lotnię na 17 km, która raczej schowa nam się za wyspę. Nie wiem, co ten Bayer. Aha, Bayer sobie tam umiera właśnie. I gościu taki napisze potem, że lot nie opera, ale że pływa samotnie, bez żadnej obstawy, no to jest dosyć łatwym celem dla lotniskowca, no to tak było zawsze. Teraz troszeczkę wydłużył się zdecydowanie czas, jaki potrzebuje lotnia, żeby zatopić pojedynczy okręt, ale jak się pływa samemu bez obstawy, to tak to się właśnie kończy. Amagi tam też, o, obeczkowe Amagi, Mioko popłynęły na krańc świata już sobie tam, a Magi też płynie nie wiadomo dokąd. Mają jeszcze tu Bayerna w dosyć dobrej kondycji i dwa krążowniki. Już nieco obite, co prawda, ale są. No i lotnia tu próbuje coś. O, lotni udało się dobić naszego Brytola, Albamera. I zostaliśmy tutaj my. Połowa HP na North Carolinie. I cały Bayern, który nie wiem, co tam robi w zasadzie. Ciekawe, co jest na D. Czy Bayern, czy Mioko wróciło? Obstawiam, że Bayern tutaj się wepchnął. Przyspieszmy trochę, bo na razie nic się nie dzieje. A nie, jednak Albamer też jest. Też jest tutaj. I Amalfi sobie stoi tutaj pięknie. Wstawione burto. Leci Pepans. O, 4000. 4900. Jedna cytadelka tylko wyszła. No szkoda.
Albamer na 10 km, nadal pepan założony. I Yamagi tam się pojawia. Tu mamy jeszcze Bayerna. Nie, jeszcze Fulhamsa nie ma, ale tam niewiele brakuje. Salwa w wodę niestety wpadła. Dalej Pepans. Tu już nas widzi Yamagi, także no ryzykownie tu się robi. Nieduży ten damage. Penetracje, dwa przebicia na wylota, tylko dwa i trochę wpadło. Tu mamy jeszcze Mioko na 8000 i tu stoi sobie Amalfi i tam mamy Amagiego, także no lepiej się zadymić. Przy czym trzeba wziąć poprawkę na to, że Kutuzow świeci się chyba z ponad 7 km, nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba to jest więcej nawet niż 7, także trzeba uważać, kiedy strzelamy. 7,7? Jakby strzeli, to zobaczymy. Pepan założony. Tak, 7,7 km, no to dosyć sporo. Trzeba obserwować mapę i patrzeć, kto gdzie jest, żeby pozwolić sobie na jakikolwiek ostrzał. Jak Amalfi tu wystawi dupkę i nas wyspotuje, to Amagi może nas spacyfikować. Chociaż chyba już nie zdąży, ma 10 tysięcy hapsa, także kilka salfi będzie po gościu. Popłynęły sobie torpedy. Niezbyt dobrze wycelowane. 8-6 we fragach dla przeciwnika. Przeciwnik ma zajęte dwa kapy i przejmuje nam trzeciego. Teraz podpalamy Yamagiego, 141 tysięcy na liczniku i North Carolina dokończa robotę. Ale North Carolina dokończył również Ark Royal, także no tutaj... Lotnia 6 tieru zatapia jeden z najlepszych pod względem pelotki pancerników tieru 8. Także jak widzicie, wszystko jest możliwe w tej grze. Nie ma już dymu, także trzeba będzie walczyć w zwarciu. No, czy może nie w zwarciu, bo nie na blisko koniecznie, ale... O, jest lotnia, pięknie nam się tu wystawiła. Jedna salwa powinna wystarczyć. Nie wystarczyła, kurde, duży kaliber, 5 penetracji bez cedelki niestety. Druga. Druga się odbiła. Obek się ładuje już. Pięć penetracji za 1800, no wysaturowana jest też ta lotnia. W pokład to lepiej niebo się podbija. Bo się skruszy. No i udało się. 2600 mamy, fraga numer 3 i 148 tysięcy na liczniku. Gdzieś tu w pobliżu jest jeszcze Amalfi, także... Ojej, tu gruba salwa weszła. 4000 hapsa tylko zostało. Dwie tadelki jeszcze przyjął Amalfi. Frag numer 4, 154 na liczniku. No i zostaje jeszcze Bayern i Albamer po drugiej stronie mapy. Nam został już tylko Furious. W punktach mamy, co prawda... O, zostaje tylko Bayern teraz. Mamy co prawda przewagę, jeżeli chodzi o punkty, ale on zaraz nam stopnieje, bo przeciwnik ma zajęte 3 kapy. My teraz bierzemy się za kapa tutaj B. No i przy pomocy lotni możemy sobie tego Bayerna chyba spalić na spokojnie. 4000 ładnie weszło, bo okręt jest cały. Już się zgasił, bardzo ładnie. Teraz jakby chciał przylecieć lotniskowiec i wbić mu zalanie. Mamy wsparcie jeszcze z podpaleniem, także teraz będzie się tutaj palił ładnie. Lotnia zaraz przyleci pospotować i będziemy pana na Bayernie dopalać. Jest spocik, ale Bayern nam się chowa, także już tu dużo mu nie zrobimy, ale przejmujemy kapa. Już powinno punkcików nam teraz wystarczyć. Dwie minutki, dwie pół minuty do końca bitwy. Przyspieszamy, kolejny pożar. Lecą, o zwiastun tragedii nam się jeszcze pojawia, lecą torpedki, które trafia, chyba jedna tylko weszła. No i koniec bitwy. Wynik przedstawia się następująco. 188 004 fragi, ładnie ugrana bitwa na sam koniec. Exp bazowy ponad 3000, także z mojej strony na tym materiale to jest wszystko. Do usłyszenia i na razie.